Hej wszystkim, z tej strony Charmin, witam was bardzo serdecznie w Seven Scarlet, kochani, dawno mnie już tutaj nie było. Dzisiaj jest taki okropny dzień, na zewnątrz pada i w ogóle słońca nie ma. I tak sobie myślałam, co by tutaj ze sobą porobić i w sumie stwierdziłam, że ta gra bardzo mi się podobała, dlatego też zrobimy sobie kolejne ścieżki. One nie są zbyt długie, już sobie tam specjalnie patrzyłam, ile mniej więcej taka ścieżka nas wyniesie i to tam jest około, nie wiem, 10 odcinków, po tam 40 minut, albo nawet mniej, jeżeli będę robiła takie długie, jeszcze nie wiem. I słuchajcie, oczywiście każda gra o Tomy ma jakby taką ścieżkę, którą należy by podążać, wybierając postacie. I myśmy sobie zaczęli od Isory. Isora to był jakby drugi w kolejce. Przed nim był jeszcze Hino, ale Hino jako postać mnie po prostu najzwyczajniej w świecie nie interesuje. Więc zrobimy sobie po prostu tak, że go zostawimy. I musimy aktualnie wybrać Toę. Toa to jest ten taki chodzący w kimono, troszeczkę nieśmiały chłopak, któremu głos użycza nie mój zbytnio ulubiony aktor głosowy, ale dobra, jakoś to przeżyje. Podobno jego ścieżka jest bardzo ciekawa, także oczywiście wszystkich zapraszam do tego, żeby zapoznać się z tym, co było wcześniej, jeżeli to jest wasze pierwsze spotkanie z tą grą, bo główną jakby taką wprowadzającą ścieżkę już zrobiliśmy, także zapraszam wtedy tam, a my tutaj właśnie spotkamy się z tą. No, cześć. O, jakie to jedzenie jest dobre, prawda? Ale kurczę, ty niezbyt je tknąłeś, nic nie jest. Daj dobre. Tak, nic mi nie jest. W takim razie w porządku. No cóż, jak powinienem o tym powiedzieć, tak? Niezbyt dobrze radzę sobie, jak jest dużo ludzi. Nie do końca wiem, jak mam się zachowywać. A, więc to o to chodzi. Wiesz, to normalne, że ciężko jest jakby zdecydować, o czym powinniśmy rozmawiać z ludźmi i jak powinniśmy z nimi rozmawiać, kiedy jest ich aż tak dużo. A wiesz, ja czasami się nudzę i kończę się na tym, że zjem za dużo. O, te tarty wyglądają tak smacznie. Wyglądasz na szczęśliwą. To prawdy? Mogę wydawać się tobie jak jakiś żarłok. Bardzo mi ciężko z tego powodu. Nie, ja uważam, że jest to wspaniałe. Myślę, że twój uśmiech mógłby uleczyć świat. No, chyba troszeczkę przesadzamy. Co? A teraz jak tak sobie o tym myślę, czy to nie jest przypadkiem jedna jakby takich wersów, które użyte są w piosence AUG Zero? Tak jest? Tak, myślę, że to szło mniej więcej tak. Twój olśniewający uśmiech uleczy ten świat i ta piosenka wszędzie jakby ją tak śpiewano. Czas, który straciliśmy, przywraca kolor. O, tak. Ja też ją dobrze znam. Ja ją znam tylko dlatego, że była popularna. Na pewno. A ty lubisz AK Zero? Dobra, to tego nie bardzo chcę tutaj wymawiać, dobrze. Wiesz, to nie tak, że jestem jakąś tam fanką, ale nie jest też tak, że jest dużo ludzi, których ja nie lubię. I w sumie całkiem podobały mi się słowa użyte w piosenkach, a więc można powiedzieć, że no, podobają mi się. Twoja twarz jest czerwona, nic ci nie jest? Nic mi nie jest. Zrobiło mi się tak nagle zimno. Mam nadzieję, że nie mam żadnej tam gorączki czy czegoś takiego. On zamiałczał na koniec. Okej. No dobra, słuchajcie, ktoś do nas zapukał, no i mamy co? Czy powinnam po prostu pójść spać, a może czy powinnam pójść wziąć sobie kąpiel? No i co? No lecimy po kąpiel, czemu nie? Dzisiaj jak tak chodziłam po całym mieście, bo pamiętacie, że Hino nas wtedy wziął na obchód, strasznie się spociłam, a więc może powinnam pójść i wziąć sobie te w tych źródełkach, pomimo tego, że jest już całkiem późno.
No dobrze, idę na dół, przechodzę przez lobby i jak już skręcam, widzę, że jest taki mały, tak, rysunek, że można tutaj się wykąpać. Wygląda na to, że są dosyć małe, a tak właściwie to te właśnie tam mycie się, tak, to jest w takich gorących źródełkach. Ja bym poszła do takich gorących źródełek. O, i nie tylko to, wygląda na to, że również w tamtym miejscu są takie na otwartej przestrzeni zrobione z kamieni, taki basenik. Nie mogę się doczekać. Okej, są dwie jakby takie kurtyny, które są na wejściu. Jedna jest czerwona, druga jest niebieska. Od razu można powiedzieć, który kolor należy do mężczyzn, a który kolor do kobiety. Tak, można powiedzieć, bo ja to tak się średnio znam. Szczególnie jeżeli chodzi o japońską wersję. Nie wiem, może czerwony, że to jakaś siła, to może są mężczyźni. No dobra, to słuchajcie, chodźmy do niebieskiego. Jak wybiorę źle, to trudno. Kiedy się bardziej temu przyglądam, widzę, że jest tam tabliczka oznaczająca kobiety. No to dobrze, że jednak kolory mnie poszły. Aha, czyli wybrałam źle. Nie no, przechodzę przez niebieską. To dobrze. Nikogo nie ma w przebieralni. Wygląda na to, że tutaj wchodzą tylko kobiety. To wygląda tak, jakbym miała to wszystko tylko i wyłącznie dla siebie. Wciąż jestem taka śpiąca. Muszę uważać, żeby nie zasnąć. Myślę to przebierając się. Zdejmuję wszystko z siebie i wkładam to do tych koszyczków i idę sobie potaplać się w ciepłej wodzie. No tak, bo w takich tych to się wchodzi chyba w ręczniku, prawda? Bądź co bądź, jeżeli jest się, słuchajcie, w Korei, takie szybka dygresja, to w Korei zdejmuje się kompletnie wszystko. Także jak wchodzicie do takiego termalnego baseniku, to wszystkie starsze panie, czyli te wszystkie adżumy, tak, patrzą się na was. Z tego też powodu ja stwierdziłam, że a wiecie co, może nie, ja sobie pójdę do sauny. Także no. O, to tak dobrze robi mi na ciele. W sumie to nawet mogłabym tutaj sobie zasnąć. W sumie czemu nie? Jakby to nie tak, że ktoś na mnie nakrzyczy. Nie. Jeżeli tutaj zasnę, to się utopię. Uderzam się w policzki dłońmi, desperacko starając się jakoś obudzić, ale moja głowa wciąż jest taka zaspana, prawdopodobnie z powodu tej ciepłej wody. Kiedy zapadam się jakby głębiej w tę wodę, troszeczkę odpływam i nagle widzę jakiś tam taki przypięty powiadomienie, które jakoś tam zwisa z drzwi do łazienki, czyli taki plakat, o, tak. Aha, dobrze. Plakat mówi o tym, że ten Zero, a to będzie miał tutaj koncert, którym Yuki się zajmuje. Dla mnie to wciąż jest takie dziwne, że taka wielka gwiazda przyjechała do takiej zapadłej dziury, ale dobra. Zero. Nigdy nie myślałam o tym, że się w sumie rozejdą jako zespół. Nie byłam jakąś tam wielką fanką, ale od czasu do czasu gdzieś tam mi się przewijali. No przecież jakby nie patrzeć, były takimi największymi celebrytami. Nie mogę uwierzyć, że ich główny jakby taki członek, a to przyjeżdża do tak małego miasta, no dokładnie. Prawdopodobnie ma kompletnie inną aurę niż tacy normalni ludzie jak ja, kiedy się z nim spotyka. Kiedy dalej się pluskam, wydaje mi się, jakby Ato z tego plakatu jakoś dziwnie błyskał do mnie i myślę sobie, że on naprawdę musi być z innego świata. Okej, jakoś tak mi się kręci w głowie. Może powinnam jednak wyjść. Wychodzę, osuszam się, no i tam się zakładam na siebie, żeby nikt nic nie widział. Moje stopy są niepewne, może to dlatego, że w sumie tak bardzo się zrelaksowałam. Jejku, kręci mi się w głowie.
W momencie, w którym mam dotykać drzwi dłonią, otwierają się, zanim mogę do nich sięgnąć. Czy to są drzwi automatyczne? No i coś na mnie wpada. Przepraszam, nie zauważyłam i... Mówię to, patrząc, na kogo wpadłam. Ona wydaje się całkiem ładnie zbudowana, jak na dziewczynę. Przepraszam, nie widzę, co jest przede mną za dobrze. A więc, przepraszam, nic ci nie jest? No i patrzę w stronę tego głosu. I moim oczom ukazuje się bardzo przystojna twarz. Ik! Dlaczego? Dlaczego ten facet jest w kobiecej części? Kiedy zszokowana tutaj stoję, nie będąc w stanie nic z siebie wycisnąć, nagle patrzę na postać Ato, która była na tym pięknym posterze. Moment, oni wyglądają bardzo podobnie, nieco więcej. Robię krok w tył, ale nie mam na to siły. Ojejku, poślizgam się. Co? Uważaj. Nic ci nie jest? Sorry, mam bardzo zły wzrok i niezbyt dobrze widzę. Nic ci się nie stało? Boli cię coś? Jejku, coś tutaj jest delikatnego. Dziękuję. Moja wciąż mokra skóra przytknięta jest do jego i też czuję ciepło jego ciała, które podwyższa moją temperaturę. Co powinnam zrobić? To jest zawstydzające. Jesteś taka malutka i twoja skóra to tak jakby była dziewczęca. Chwila, moment, ty jesteś kobietą? Stary, no co ty pomyliłeś drzwi, nie? Co? On dopiero teraz zauważył, że jestem dziewczyną, pomimo tego, że się tak wydarłam? Dlaczego? Ale to przecież jest mężczyzna. Dla mężczyzn, prawda? Czekaj, moment, pomyliłem się, co? Mężczyzna bardzo szybko wychodzi, jego twarz jest cała czerwona. Ja także czuję ciepło na moich policzkach. Coraz więcej krwi wyrusza do mojej głowy. No i moja umiejętność myślenia jakoś zanika. Ojejku, strasznie teraz kręci mi się w głowie. No i co teraz? Ja nie daję rady otworzyć moich oczu. Jeżeli to jest sen, mam taką nadzieję, za niedługo się obudzę. Tracę poczucie rzeczywistości i zamykam moje oczy, kiedy ktoś mnie wciąż przytrzymuje. Staram się jakoś obudzić. A nie, czekaj, to ty. Czekaj, nie zasypiaj. Proszę cię, obudź się. To on spierdzielił, czy nie spierdzielił? Jego głos stara się... Wydaje mi się, że gdzieś umyka. Idźko, otwórz swoje oczy. Idźko, obudź się, mój Jezus. Proszę nie krzyczeć. No i nareszcie się obudziłaś. Nic ci nie jest? Jak się czujesz? Boli cię coś? Wiesz, kim jestem? Iwa, co się stało? Usłyszałam, jak ktoś tutaj krzyczał, więc szybko przybiegłam. Zobaczyłam ciebie, jakżeś kompletnie odleciała. A to prawda, coś za bardzo chyba długo się myłam i wtedy... Ale skoro żeś straciła przytomność, to czemu krzyczałaś? Co? Ja krzyczałam? Tak, no przecież dlatego tutaj przybiegłam. Musi być ci ciężko, bo wiesz, jestem tutaj tak naprawdę jedyną pracownicą, w sensie żeńską. Nie, to nie chodzi o to, Yua. Jakiś facet wlazł mi tutaj i byłam zszokowana, dlatego skrzyknęłam. Co? Facet? Ale nikogo tutaj nie było, kiedy ja przyszłam. To tylko ty, Ichiko. No patrzcie, jednak nas dziad zostawił. naprawdę? Wiesz, może już ci się tam tak głowa rozmyła, tak? To może pomyliłaś którąś z małpek jako człowieka?
Tak, no przecież w Japonii to są te takie małpki, co się kąpią z ludźmi. Co? To wy macie tutaj małpy? No, nie o takich, których bym słyszała. Ej, ja tutaj mówię poważnie. Wybacz, wybacz. No dobra, słuchaj, zaraz się przeziębisz. Powinnaś wrócić do swojego pokoju i po prostu pójść spać. No chodź, odprowadzę cię. Okej, dzięki. No i co do jasnej ciasnej się stało? Ten facet, którego widziałam w toalecie, wyglądał w sumie jak facet z tego postera. Jeszcze to przecież jest sławny celebryta, a to... wiecie, może ja się zrobiłam taka śpiąca i jak patrzyłam na tego faceta, który tam wisiał na tej ścianie, to może mi się to prześniło. No, powiedzmy. Kiedy moje myśli zaczynają sobie już odpływać, zdaję sobie sprawę, że naprawdę chce mi się pić. Może dlatego, że zasłabłam. Chyba widziałam kogoś, kto parzył herbatę na dole. Patrzę na zegar. Widzę, że jest niemal 12. To co ja powinnam zrobić? No dobra, to słuchajcie, idziemy do Furin Cafe sami, czy idziemy z Hino. Nie no, Hino to nie twoja ścieżka, także sorki, idziemy sami. Po cichu otwieram drzwi i wychodzę na zewnątrz. Staram się być jak najcichsza, chodząc na paluszkach, żeby nikogo nie obudzić. Wszystko jest już w kafejce wyłączone, jedyne co widać to poświata księżyca. Kierując się nią, nalewam sobie trochę herbaty, no i wracam do lobby. Tam światła są wciąż włączone. Usiadam sobie na jednej z kanap i piję sobie herbatę. Jest taka dobra i zimna. Skoro przed chwilą straciłam przytomność, moje ciało bardzo szczęśliwie wita picie. O, słuchajcie, kot do mnie przyszedł. I oczywiście będzie na mnie siedzieć, także za wszelkie mruczenia przepraszam. Kiedy sobie tak w ciszy popijam tę herbatkę, słyszę, jak drzwi się otwierają. Czy ktoś jeszcze idzie? Siedzę tutaj patrząc i Yua przychodzi z tam staff roomu. Wygląda na to, że nie zauważyła, że ja tutaj siedzę i przechodzi zaraz obok mnie, idąc do głównego wejścia. O, Iła. O, Ichiko, to co? Lepiej się czujesz? Tak, dzięki tobie. Wychodzisz już? Nie, zostaję dzisiaj tutaj na noc. Yuki i ja zamieniliśmy się, wiesz, naszymi obowiązkami. A, okej. W takim razie, gdzie idziesz? Tam niedaleko jest taka maszyna, tak, z której się sprzedaje jedzenie czy picie, więc tam idę. Wiesz, ale jest zaparzona herbata w kafejce. Ej, ale ja bym chciała jakąś sodę. Poza tym, okuny za to, znaczy tam sprzedają okuny za tańskie ramune. Ramune to są takie, słuchajcie, picia śmieszne w takich śmiesznych butelkach. No i wiesz, ma to okunę pandy na butelce, co sprawia, że jest jeszcze lepsza. Tak, słuchajcie, Atena się z wami wita. I idziesz tam tylko po to, żeby kupić sobie sodę. Tak, no dokładnie, po to. Jest naprawdę późno, więc powinnaś uważać. Słuchaj, nic złego tutaj w tym mieście się nie dzieje, nic mi nie będzie, ja bym nie powiedziała. W takim razie ty idź już spać, okej? Ichiko? No dobra, jak tylko to dokończę, pójdę spać. Yua uśmiecha się, pcha drzwi i wychodzi. Naprawdę ma ochotę na tę sodę. Okuny za tańskie ramunę, znaczy tego się nie da odmienić. Powinnam to spróbować następnym razem. Wypijam resztkę mojej herbaty i wracam do pokoju. No nie, słuchajcie, jesteśmy na barbecue. Ostatnio żeśmy pomagali Isorze, tutaj niby jeszcze możemy popływać z Chin, no ale wiadomo, my idziemy w stronę naszego Toy, także pogadajmy z nim. Toa, co robisz? Nie umiem pływać, a więc myślałem, że się przejdę. O, naprawdę? W takim razie ja pójdę z tobą. O, ty chcesz pójść ze mną, panienku Hanamaki? Ale wiesz, ja tylko będę tak sobie chodził w tej z powrotem.
jakby w porządku. I wiesz, ja też pływać nie umiem. Przyniosłam tutaj swoje ciuchy, ale chyba czułabym się zbyt komfortowo, żeby je tutaj nosić. Cóż, nie wiem dlaczego, ale chciałem zobaczyć, jak będziesz wyglądała w stroju kąpielowej. Znaczy, ja nic nie mówiłem. Okej, okay, dobrze. Ty nas widziałeś bez stroju. Przeczuwam, że oczywiście albo oni są bratami bliźniakami, tak? Z tym, a to? Albo, no nie wiem, co tam jeszcze niczego mogliby tu wymyśleć. Hej, Toa, czy tobie nie jest za gorąco? O, w tych? Nie. Wiesz, ale też nie mogę powiedzieć, że jest mi jakoś super i zimno, ale noszenie tego sprawia, że jestem spokojny. To prawda. Wiesz, to należało do mojego dziadka, a więc jest troszeczkę na mnie za duże, ale kiedy to noszę, czuję się, jakby mnie to ukrywało i sprawia, że robię się spokojny. Wiesz, ja nie uważam, żebyś miał jakiś powód, dla którego powinieneś się ukrywać. No i w sumie właśnie dlatego też masz takie rozpuszczone włosy. No prawdopodobnie. Myślę, że mogłabyś coś takiego powiedzieć, że nie lubię, jak ludzie na mnie patrzą. Przepraszam, to naprawdę dziwne, prawda? Oj, nie musisz przepraszać. Jeżeli tobie to pomaga, w takim razie jest w porządku. Naprawdę? Niewiele ludzi mi coś takiego mówi. A, panie Hanamaki, nie musisz być dla mnie miła. Jeżeli tobie jest gorąco, możesz wracać i pobawić się z innymi w wodzie. Ja wcale nie staram się być miła, ani nic z tych rzeczy. I tak właściwie ja nigdy nie lubiłam za bardzo wody. Mój starszy brat powiedział mi, że wpadłam do rzeki, kiedy byłam mała. Nie pamiętam tego, ale mówił mi, że od tamtego czasu naprawdę byłam przerażona przez wodę. Ja widzę, że my tutaj mamy same niedobre rzeczy. To truskawek nie lubimy, bo żeśmy się otruły. Tutaj nie lubimy wody. A, więc masz jakąś taką traumę. Naprawdę starałam się nauczyć, jak pływać, ale zawsze byłam zbyt przerażona i nigdy nie zrobiłam żadnego postępu. Wciąż jak wejdę do wody, to po prostu wpadam jak kamień. A ty, to co z tobą? No, ja też niezbyt dobrze pływam. Kiedy byłem dzieckiem, miałem bardzo beznadziejną infekcję w uszach, a więc kiedy zaczęliśmy się uczyć pływać, tak właściwie w szkole to ja zawsze siedziałem z boku. A więc wiesz, siedziałem tak bez nikogo i następną rzecz, jaką wiedziałem, byłem jedyną osobą, która tak naprawdę w klasie nie potrafiła pływać. Naprawdę się starałem, ale nie miałem żadnego pojęcia nawet jak oddychać. Ach, to tak samo tutaj. Wiesz, w szkole podstawowej ukrywałem to, że nie potrafię pływać. Wiesz, także w czasie jakichś tam szkolnych spotkań, jakichś tam, jak to się po polsku nazywa, zawodów, tak, nie musiałem w nich uczestniczyć, ale jednego roku jeden z pływających był chory, a więc zmusili mnie ze wszystkich ludzi, żebym to właśnie ja przepłynął. Myślałem, że moje serce naprawdę wybuchnie mi w klatce piersiowej, kiedy tak wszyscy stali się na mnie patrzyli. W momencie, kiedy moi współzawodnicy mnie pociągnęli, ja wpadłem tam i starałem się robić cokolwiek z moimi ramionami. No i wtedy reszty nie chcę pamiętać. Niech, biedny chłop. Nie dziwnego, że taki zastraszany. No i wciąż nie potrafisz pływać? Nie, nigdy mi się nie polepszyło. Szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby wszystkie miejsca do pływania zginęły z tego świata. A, no tak. Wciąż przeszkadza ci to, że nie umiesz pływać? Nie,
Nie, już dłużej nie. Kiedy porzuciłem miasto, to, że nie mogłem pływać, przestało jakby znaczyć w moim życiu. Tak właściwie nie wiem, dlaczego tak bardzo wcześniej mi to przeszkadzało. Wiesz, gdybym mógł cofnąć się w przeszłości, po prostu poszedłbym do siebie i powiedział, żeby do tego młodszego, żeby się nie przejmował. No, to by było miłe. Ale wiesz, ostatnio tak sobie myślałem, tak? Wiesz, jeżeli ktoś, kogo kocham, zacząłby tonąć, czy to w oceanie, czy to w rzece, nie byłbym w stanie ich uratować. Kiedy tak o tym myślę, czuję się żałośnie. Wiesz, w sekrecie dołączyłem do pływaków, ale jestem naprawdę beznadziejny. Kiedy myślę o tym, że ci, co starają się na basenie uratować ludzi, no ci tam pracownicy, którzy na mnie patrzą, to czuję się z tym jeszcze gorzej. No, ja wiem, rozumiem cię. To naprawdę nie jest nic przyjemnego, kiedy ludzie patrzą na ciebie z pogardą, tylko dlatego, że nie umiesz pływać. No, dokładnie. Jejku, jestem taki dziwny. No i znowu o tym gadam. Co? Ty nie jesteś wcale dziwny. Wcześniej ze mną byłeś taki bardzo formalny, ale teraz już widzisz, rozmawiam sobie normalnie. A co? Naprawdę? A i nawet sobie nie zdałeś sprawy. Wiesz, może nie powinna była nic mówić. Nie, w porządku. Wiesz, ja zazwyczaj z dziewczynami nie potrafię tak rozmawiać, a więc jestem naprawdę dziwny. Wiesz, zazwyczaj stresuję się tym, co powinienem powiedzieć i czy nie uznają mnie za przegrywa, ale teraz naprawdę nie przeszkadza mi to, że w twoich oczach mogę nie wyglądać na najbardziej cool. W sumie nie wiem dlaczego, ale wszą się rumieni. Hej, Toa. Słuchaj, to, że mówisz mi, że nie potrafisz pływać, wcale niczego nie zmienia. Tak, ale czemu? Aha, bo nie zmienia tego, że ty jakoś tam pracujesz, tak? Czy ty jakoś pracujesz? Wczoraj wydawało mi się, jakbyś mówił w sposób, który wskazuje, że nie masz pracy. A ja mam tylko taką dorywczą, jakby takiej serwisowa praca. Wiesz, to nie jest zbytnio interesujące ani ciekawe. Ej, ale taka praca dorywcza brzmi dobrze. Powodzenia w takim razie. Naprawdę wydajesz się spoko facetem. A więc jestem pewna, że będziesz mógł sprawić, że ludzie, których tak obsługujesz, będą szczęśliwi. No, sprawienie, że ludzie się uśmiechają, to dziękuję, dam z siebie wszystko. Hej, jak już tak sobie rozmawiałem, możesz mi coś powiedzieć? Co tak właściwie się stało z tymi, którzy wtedy, kiedy tam wrzucili cię do tej wody? No dobra, ale nie śmiej się, okej? No nie będę! Nie wiedziałam, jak oddychać, a więc zabrakło mi tchu i następną rzecz, jaką wiedziałem. Aha. Zauważyłem, że stoję na moich nogach jakieś dwie linki dalej, tak jak sobie są te linie takie, co odgraniczają, tak? Części basenu. Aha. No i widzisz, śmiejesz się. Powiedziałam ci, żeby się nie śmiała. A wybacz, wybacz. Myślałam, że mogę. To jest niemiłe. Naprawdę było mi głupio, wiesz? Ojejku. Oczywiście inni zawodnicy zdążyli już dopłynąć do końca, a ja byłem jedynym, który pozostał na sam koniec. Wszyscy się na mnie gapili. Aha, w takim razie, jeżeli byłeś jakieś tam dwie linie za, w takim razie musieli jakby cię już ominąć, czy coś takiego. Słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, o czym oni tu gadają. No i znowu się ze mnie nabijasz? Jesteś taka niemiła.
Jaka fajna wymiana zdań, O, bardzo miło. Kanamaki-san, yokatta. Saki ni kaeczatta ka to omoimashita yo. No dobrze, słuchajcie, my sobie tutaj się zatrzymamy. Muszę oczywiście obrobić ten materiał, bo jest tutaj dosyć dużo wycinania. No wiadomo, jak się zaczyna, to jeszcze jesteśmy w tej tak zwanej General Road. Także słuchajcie, ja Wam na dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i co? Postaram się, żeby odcinki pojawiały się raz w tygodniu. Niestety nie wiem, jak czas mi na to pozwoli, ale trzymajcie za mnie kciuki i oczywiście oczekuję Waszej aktywności w komentarzach, żeby ta seria po prostu nie zginęła w momentach YouTube'a. Także słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się, pa pa!